Sprawa zawarcia ugody ze spadkobiercami przewija się przynajmniej od kilku lat już tutaj. I zawsze była wypowiedź pana radcy, że zawarcie jakiejkolwiek ugody będzie określone jako działanie wójta na szkodę gminy. Co się zmieniło w prawodawstwie? Mam tu pytanie do pana radcy. Co się w prawie zmieniło, że teraz już można i że wójt nie będzie narażony na oskarżenie, że działa na szkodę gminy? Jeżeli mam radę odpowiedzieć, proszę. Jeżeli chodzi o ugody i ten, zawsze może być to tak postrzegane. No wiadomo, są organy, które będą to oceniały, czy RIO, czy też inne organy. I te organy oceniają, czy rzeczywiście jest tu narażona, jest szkoda gminy, czy nie. W tej chwili po prostu sytuacja też jest inna, bo to znaczy, no, są pewne orzeczenia, jeżeli chodzi o wydanie tej nieruchomości i tak dalej, ale to na pewno będzie też kontrolowane. Także tu trudno powiedzieć, czy... Ale przedtem pan nie mówił, że to będzie kontrolowane, tylko że na pewno będzie określone jako działanie na szkodę. A tutaj no, szkoda by było, żeby wójta zamknęli do więzienia za działanie na szkodę. No, nie ja będę, jeżeli coś będzie rozstrzygał, to nie ja będę rozstrzygał w tej sprawie. Nie? Także... No ale no, w takim razie jaka jest pana opinia w tej sprawie na dzień dzisiejszy? Na dzień dzisiejszy... Dzisiaj już można, tak? Na dzień dzisiejszy sytuacja jest taka, że mamy wpisy w księgach wieczystych, gdzie są, one są prawomocne. No, ale pan jako wytrawny prawnik wie, że to można jeszcze wniosek o kasację, jeszcze można ciągnąć za 2 lata przynajmniej. Kasacje są złożone, ale to no, ale właśnie, no. Czyli nieruchomości musimy... Czyli jeżeli kasacje są złożone, to znaczy, że można jeszcze walczyć. Znaczy, czy nie można walczyć? Walczyć można, tylko że one są też już prawomocne. Tam to jest nadzwyczajne postępowanie, jeżeli chodzi o kasację do Sądu Najwyższego. To jest znaczy, nie chodzi o jedno. Ja cały czas byłem od samego początku za tym, żeby zawrzeć tą ugodę i można było ją zawrzeć już dawno i mieć to dawno z głowy. Natomiast bardzo nie mogę zrozumieć pana postawy, która kategorycznie w niektórych momentach mówi, że nie wolno, bo zamkną na wójta, a za chwilę się okazuje, że złapaliśmy pana Boga za sytuacja nogi się... i jest wszystko okej. Okay. Sytuacja też się zmieniła, bo musimy zobaczyć na sytuację. Faktycznie. No ale sytuację taką mamy, niewiele się zmieniło od 15 lat. Jest ciągle jest to gdzieś tam między prawnikami, a jak sam pan wie, prawnicy mogą się bawić, przerzucać tą piłeczkę z jednej ręki do drugiej. Ja może pozwolę sobie tylko dodać, że sytuacja się zmieniła diametralnie, dlatego że w 2015 roku wojewoda wydał decyzję o niepodpadaniu tej nieruchomości pod dekret. O niepodpadaniu, a nieruchomość została zabrana dekretem, dekretem 1944 roku. Do tej pory takich decyzji wojewody nigdy nie było. Dopiero koniec 2015 roku na tą decyzję złożyliśmy również odwołanie. Była skarga, ale ta decyzja jest na chwilę obecną już prawomocna i to jest główna decyzja, która zmienia nam sytuację tej nieruchomości.